precz z kontenerowym gettem. Tak na pomysł władz Świętochłowic, by w tym miejscu postawić kontenery mieszkalne, reagują mieszkańcy dzielnicy Chropaczów. Do blaszaków, które staną tu wiosną przyszłego roku, mają trafić lokatorzy mieszkań komunalnych, którzy za niepłacenie czynszów mają wyroki eksmisyjne. Mieszkańcy dzielnicy obawiają się, że wraz z trudnymi lokatorami pojawią się tu duże problemy – bijatyki czy kradzieże. To będzie taka zorganizowana przestępczość, się stworzy takie getto, to jest w tym strach wyjść, nie? Trzeba im pomóc w swoją drogą, ale one później nie są na takim terenie jednym, one chodzą wszędzie. I człowiek jak tak idzie o świcie do pracy, boi się troszeczkę, bo to i po klatkach schodowych, po tym później śpią, potrzebują takiej innej pomocy. Może by to było zorganizowane gdzie w jakiś innykolwiek sposób, na innym terenie, gdzieś dalej. Ich zdenerwowanie potęguje fakt, że nikt wcześniej nie pytał ich o zdanie na temat przyszłego sąsiedztwa. Nie było żadnych konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Świętochłowic. To też jest problem i wydaje mi się, że jest to nie w porządku postawić po prostu mieszkańców przed faktem dokonanym. Mieszkańcy przerażeni faktem, że nowi sąsiedzi będą mieszkać w odległości zaledwie 100 metrów od ich kamienic, wystosowali do prezydenta miasta petycję przeciwko tej inwestycji. Pod nią podpisało się ponad 2000 osób. Inicjatywę zablokowania pomysłu władz od samego początku wspierają chropaczowscy radni. Tym bardziej, że na osiedlu już szerzy się patologia. Już jest i tak ciężko w dzielnicy. Proszę popatrzeć tutaj dookoła, jaka się szerzy patologia. Jest naprawdę biedna dzielnica i nie chcemy tego tutaj w jednym miejscu mieć skumulowane. Jeżeli skumulujemy osoby, które nie płacą czynszu, mają jakieś tam problemy, tak też z alkoholem, weźmiemy te osoby z całych Świętochłowic, umieścimy ich jeszcze na Dolnym Chropaczowie, gdzie już tworzy się problem, wtedy to wszystko będzie się nawarstwiało i z czasem wtedy dopiero będzie jakiś poważniejszy kłopot. Protesty mieszkańców najprawdopodobniej sytuacji nie zmienią. Blaszane osiedle, jak mówią urzędnicy, musi powstać, bo miasto popada w coraz większe długi. Mieszkańcy żądają od nas zdecydowanych działań. 66% ankietowanych odpowiedziało, że jest za ustawieniem pawilonu z mieszkaniami socjalnymi, w którym kwaterowane byłyby osoby, które nie płacą uporczywie czynszu, a jednocześnie niszczą mienie komunalne. Zaległości lokatorów wobec MZBM są większe niż rok temu. Wynoszą ponad 31 milionów złotych. Miasto nie może pozwolić sobie na ogromne odszkodowania, ani również na wrzucanie pieniędzy w błoto, remontując nieustannie mieszkania po to, by ktoś je mógł dewastować. Nasz zasób to przede wszystkim jest zasób stary, czyli budynki, średnia wieku budynku to jest 107 lat, także to są bardzo stare budynki, można powiedzieć, że porównywalne ze starym miastem w Krakowie. My nie nadążamy po prostu z remontami i właśnie z tego względu zdecydowaliśmy się na to, żeby poratować się kontenerami. Miasto wychodzi dłużnikom naprzeciw, proponując 3 programy pomocowe umożliwiające pozbycia się zaległości. Jest możliwość odpracowania czynszu. Polega ona na tym, że mieszkaniec, który ma zaległość czynszową, zgłasza się do MZBM-u i wykonuje drobne prace remontowe, czy to malarskie, czy tynkowanie, czy sprzątanie zieleni, zimą odśnieżanie i w zamian za to ten jego dług się pomniejsza. No jest to taka forma pomocy konkretna dla osób, które chcą wyjść z zadłużenia. Niestety w zeszłym roku tylko 54 osoby skorzystały z takiej propozycji. W tym roku jest to jeszcze mniej, bo jest to 18 osób, co stanowi 0,7% wszystkich osób zalegających z czynszem w Świętochłowicach. Oprócz tego prowadzimy również projekt pod nazwą Bank Zamian. Polega on na tym, że osoba, która posiada mieszkanie większe, znaczy droższe, może zamienić je na mieszkanie mniejsze, czyli tańsze. W zeszłym roku z takiej możliwości skorzystało 20 osób, w tym roku 5. Oprócz tego umożliwiamy rozkładanie na raty tych zadłużeń. No i w zeszłym roku podpisaliśmy około 70 ugód rozłożenia na raty, a w tym roku jest to około 40 takich ugód. No, to zainteresowanie mieszkańców programami pomocowymi niestety nie jest tak duże, jak byśmy chcieli. Lokale mają stanąć w tym miejscu. 11 mieszkań ma stworzyć pawilon w kształcie litery L. Kontenerowe domki powstały już w wielu miastach regionu. Są m.in. w Żorach, Skoczowie, Sosnowcu czy Bytomiu. O tym, że taka segregacja mieszkaniowa nie jest dobrym rozwiązaniem, mówią także specjaliści. To jest rozwiązanie tylko i wyłącznie
wyłącznie dla władz miasta i ewentualnie pewnej części jego mieszkańców, którzy nie mają innych problemów. Natomiast na pewno to nie jest w ogóle żadne rozwiązanie, bo dla tych osób, które zostają przeniesione do takich miejsc, to oznacza, one już są wykluczone, one już mają ograniczony dostęp do wielu sfer życia społecznego, a przez przeniesienie do takich osiedli kontenerowych czy osiedli socjalnych, to jest jeszcze dodatkowa izolacja. One mają jeszcze gorszy dostęp do tak zwanych normalnych wzorców ról społecznych na przykład, do takich typowych strategii rozwiązywania swoich problemów, radzenia sobie z codziennymi kłopotami. Tam będą mieli kontakt już tylko i wyłącznie z takimi, którzy mają takie same problemy jak oni, a więc nie będzie im łatwiej, tylko będzie im jeszcze trudniej. Umieszczenie ich z dala od innych to droga na skróty. Zamiecenie problemu pod dywan tak, aby go nie było widać. Ci ludzie będą mniej widoczni, mniej będą się rzucać w oczy i tym samym będzie się mogło wszystkim wydawać, że jakby problem mamy z głowy, tymczasem on tam będzie narastał. Gminy decydują się na tworzenie kontenerowych osiedli, bo według nich to szybsze i najtańsze rozwiązanie problemu niedoboru mieszkań socjalnych. Rzeczywistość jest jednak inna. Koszt ich budowy i utrzymania obciąża budżety miast znacznie bardziej niż budowa pełnowartościowych mieszkań. O tym, że kontenery nie są dobrym rozwiązaniem, przekonały się władze Bytomia. 2 lata temu w mieście postawiono 10 kontenerów, o 10 za dużo. Teraz nawet tych 10 kontenerów bardzo żałuję, bo raz, że były drogie i dwa, co roku właściwie trzeba zawsze je naprawiać, ponieważ są tak zdewastowane, albo są spalone, albo po prostu tak zniszczone, że to po prostu nie ma sensu. Koszty ich eksploatacji i remontu najłatwiej przerzucić na lokatorów, którzy w końcu muszą zapłacić za to, że otrzymali dach nad głową. I tu dochodzi do absurdu. Lokale z założenia przeznaczone dla osób zadłużonych stają się finansową pułapką dla mieszkańców i wątpliwymi dochodami dla gminy. Tak jest na przykład w Katowicach, gdzie kontenerów nie ma i nie będzie. Dwa czynniki o tym zaważyły. Pierwszy to aspekt finansowy. Nie jest to tak tanie rozwiązanie, jakby się wydawało. Poza dzierżawą ziemi, utrzymanie takich kontenerów jest stosunkowo drogie. Do tego nie są one zbyt wytrzymałe i szybko niszczeją, więc należałoby kupować albo nowe, albo przeprowadzać remonty, więc nie jest to rozwiązanie długotrwałe, raczej w naszej ocenie tymczasowe. Do tego jeszcze dochodzi kwestia mieszkańców tych kontenerów. Chodzi o to, że ludzie mieszkający w takich wydzielonych miejscach, taka sytuacja nie sprzyja integracji społecznej, a można powiedzieć, że w naszej ocenie wręcz stygmatyzuje mieszkańców takich osiedli. Jest to niezgodne z naszą strategią mieszkalnictwa i pomysł kontenerów w Katowicach został kilka lat temu zarzucony i nic nie wskazuje na to, abyśmy do tego tematu jeszcze kiedyś wrócili. Kontenerowy eksperyment socjalny, jak pokazują przykłady z innych miast, to w większości przypadków urzędowy nie wypał. To chwilowe pozbycie się problemu, który wcześniej czy później trzeba będzie i tak rozwiązać.